Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. W piątkowy wieczór w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Hanulinie odbył się koncert zespołu Cisza jak ta. Grupa pochodząca z Kołobrzegu zabrała publiczność we wspaniały świat poezji śpiewanej. Organizatorem koncertu był proboszcz parafii ksiądz Marek Nagler. Zespół podczas prawie dwugodzinnego koncertu wykonał swoje największe przeboje. Muzyczna podróż odbywała się po szlakach poezji, muzyki i ludzkiej wrażliwości, a artyści przedstawiali teksty znanych polskich poetów i oprawiali je w przepiękne melodie, które pozwoliły publiczności na chwilę refleksji i zadumy. Słowa znanych i mniej znanych polskich poetów. Miłość, spiritus mowa z naszej marzycznej wędrówki poetycko-muzycznej, jak wspomniałem, od tych lat już ponad 900 miejsc odwiedziliśmy. Bardzo jest nam miło, że po raz pierwszy mamy przyjemność spotkać się z Państwem w Hanulinie właśnie. I bardzo jest nam miło, że Państwo tak licznie przybyli na to z nami spotkanie. Postaramy się Państwa nie zawieść. Grupa wykonała też utwory napisane przez siebie. Wieczór przepełniony pięknymi tekstami, aranżacjami i barwnymi głosami wykonawców zachwycił publiczność zgromadzoną w kościele. Wokalista Michał Łangowski zachęcał wszystkich do włączenia się we wspólny śpiew. Publiczności nie trzeba było długo zachęcać. Po każdym utworze muzycy nagradzani zostali gromkimi brawami. Zespół zadbał o to, aby koncert upłynął w miłej i wyjątkowej atmosferze. Artyści z Kołobrzegu w swojej dotychczasowej karierze wydali 11 płyt i zagrali na blisko 900 koncertach. Z okazji 15-lecia swojej pracy artystycznej podczas koncertu w Hanulinie otrzymali od organizatorów statuetkę. W imieniu burmistrza miasta gminy Kępno wręczyła ją sekretarz urzędu Katarzyna Kołciuk-Kraus. Po zakończeniu koncertu publiczność miała okazję zakupić płytę z autografami zespołu oraz zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Jak zjedą panów każdy dzień, gazetą nową wita mnie. Podobne miasta wszystkie tak, fabryki, kina, baru, smak, przyjaciół, jakich wielu mam, wśród nich wciąż jednak jestem. Pytam siebie wciąż, gdzie mój dom? Dom, który moją płętą dom, gdzie akordy nie.